że są rozpoznawalni przez pracę. Do końca życia będą się szczycić, że później przekładane. No ona to namalowała, formę, to namalowała, czyli że karykatury. Nie chodziło o służenie ja mówię, to nie musi być narodowi rysunek, polskiemu, tylko inna forma ta, może, ekspresji. Mogą to być również inne formy wpychę. Ekspresji. Wbiła się w pychę, że ona no, że to zrobiła, tym, że ona tym to namalowała, że jest taka ważna, ona sama. Sukcesu? Oj. Tak, chyba możemy to nazwać. I zewnętrzność, o której mówiłam, ta rozpoznawalność, dostrzegalność, to jest tylko zewnętrzność i to jest taki dodatkowy atrybut, a to, o czym pani powiedziała, to jest to dla nich najważniejsze. A proszę powiedzieć, pani współpracuje na przykład ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków? Jesteście państwo zaprzyjaźnieni? To znaczy najbardziej jesteśmy związani ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Karykatury, które zresztą ma pod tym samym adresem swoją siedzibę i którego współzałożycielem i pierwszym prezesem był Eryk Lipiński. Ale oczywiście utrzymujemy również kontakty z innymi organizacjami twórczymi. Drzwi otwarte. Tak. A pani sukcesy, jak pani tutaj pięknie powiedziała, takie małe sukcesy, no ale powiedzmy, że one są sukcesami. To na przykład według takiego kryterium, jakby pani je określiła, jako zadowoloną publiczność albo ciekawych artystów, których pani zaprasza do współpracy, czy też inne kryterium, a mianowicie, że odkryła pani też jakiś talent. Co z tych Ja bym chciała troszeczkę to połączyć, tak? Żeby te talenty, te osobowości, które już są uznane, jak i no, sztukę, którą, czy też gatunek sztuki, którą muzeum prezentuje, właśnie kojarzyły się z hasłem i z nazwą Muzeum Karykatury. Żeby no, żebyśmy byli rozpoznawalni jako ten ośrodek promujący ten gatunek sztuki. Aha, ten gatunek sztuki wyjątkowy, taki w każdych czasach, jeśli chodzi o historię sztuki, istniejący, tylko formy się jednak zmieniają, bo i czasy się zmieniają. Jak do wszystkiego, to niezbędna jest wiedza, więc proszę powiedzieć, Muzeum Karykatury posiada dział edukacji, może można się troszkę nauczyć tych takich dla tych osób, które są zaciekawione akurat tą dziedziną sztuki. Mają taką szansę spotkać się z odzewem na ich apel, żeby chcieli w czymś uczestniczyć i dowiedzieć się więcej? Tak, tutaj to jakby jest efektem współpracy naszego działu naukowego i działu promocyjnego. Zespół jest naprawdę niewielki, więc takiego stricte działu edukacyjnego muzeum w tej chwili nie ma, ale ofertę jak najbardziej tutaj szeroko kierujemy do publiczności. Uczą, czy zachęcają, żeby się uczyć? I zachęcamy do spotkań naprawdę wszystkich, bo wydaje mi się, że jest to sztuka, o której można powiedzieć i którą można przedstawić i tym najmłodszym, i tym trochę starszym. I mamy na przykład w naszej ofercie takie spotkania rysując z mistrzami karykatury. W tym roku artystami, których zaprosiliśmy do współpracy, jest chociażby pan Edward Lutczyn, pan Jacek Frankowski, pan Dariusz Pietrzak i chociażby dzisiaj pan Edward Lutczyn miał spotkania zarówno z młodzieżą, czyli jak takie i, warsztaty tak, prostyczne? Tak, jak i z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Także myślę, że ta rozpiętość tutaj ponadpokoleniowa. Zawsze bardzo chętnie zapraszamy na oprowadzania po naszych wystawach czasowych. One są dedykowane, prezentowane przez nas wystawą, ale przedstawiamy również historię muzeum, opowiadamy o historii karykatury, jak i największych twórcach tej dziedziny. A ta forma jest ważna, żeby najmłodsi na przykład zachęceni do poprzez właśnie formę, czyli warsztaty plastyczne, żeby uczyć się od mistrza, jak można wyrazić, jak
jakąś emocję, ale też ocenę sytuacji, ale też i żart, co jest śmieszne, dlaczego to jest śmieszne i czy w ogóle wiemy, z czego się zaśmiać. Czy w ogóle się śmiać? Tak, tak, dokładnie. To tutaj, no musiałabym powtórzyć te sformułowania, ale my jeszcze dodajemy coś więcej. Przede wszystkim spotkanie z osobami, które tworzą. Osobowościami nawet, osobowościami, które tworzą tą sztukę, jak i prezentacją różnych form, w której ona może występować, bo to nie jest tylko rysunek, ale i formy przestrzenne, również animacja, również komiks, historyjki obrazkowe, satyryczne. Także no tutaj staramy się, żeby... A przede wszystkim żywy człowiek. Różnorodność była jak największa. Któremu można zadawać podchwytliwe nawet pytania. I wtedy naprawdę dzieją się rzeczy fantastyczne, bo czasami również my dorośli jesteśmy tymi odpowiedziami zaskoczeni. Że nie tylko pytaniami, wiedzieliśmy, ale i odpowiedziami. A skoro jesteśmy przy tej edukacji, przy tych naukach, to czego uczy satyra, czego uczy karykatura? Myślę, że... Tak ogólnie, tak, żebyśmy nie popadli w przygnębienie, że nie wiemy że zbyt jednak, wiele. Że jednak pewnego... dystansu do tego, co nas otacza, ale też i do samych siebie, bo mamy dość dużą trudność z przyjmowaniem na przykład jakichś takich opinii, czasami żartobliwych, czasami uszczypliwych, na przykład na swój temat. Trzeba umieć wszystko przyjąć. Tak, to i przyjąć, ale myślę i też przeanalizować i wyciągnąć jakieś prawda? Wnioski. No temu miała służyć przede wszystkim karykatura, tak? I miała piętnować, miała troszeczkę tam tym swoim ostrzem nas ukłuć, ale myślę, że tu nie chodzi o jakieś ośmieszanie, tak? No też... Raczej chodzi nam o pozytywne uczucia. O zwrócenie uwagi na pewne zjawisko, uczuć, tak? a nie jakieś... Bo czasami, kiedy rozmawiamy z sobą, prawda, czy między sobą, tak powinno być powiedziane, coś błyskotliwie skrytykujemy albo z uśmiechem wypowiemy w stosunku do drugiej osoby. I odpowiedź jest taka, jędza. Uśmiechamy się i myślimy sobie, no tak, ale to nie do końca było jędzowate, bo tam jest ta odrobina prawdy, o której pani powiedziała. No to trzeba jest, przeanalizować. No to jest rzeczywiście ta bardzo, bardzo taka cienka granica. To, o czym ja zawsze mówię, definiując karykaturę, że lubię, kiedy karykatura na coś wskazuje, o czymś mówi. Tak, wywołuje uśmiech, ale każe pomyśleć, ale wolałabym, żeby to nie była forma, która w jakiś sposób nas właśnie tak nieprzyjemnie dotyka, no nie wiem, poniża, jeśli mogłabym użyć tutaj tego. Spotyka się pani ze swoją publicznością, bo to jest publiczność, która przychodzi, nie powiem, że mieszka w Muzeum Karykatury, ale pewno też są i takie osoby, które na stałe są zaprzyjaźnione i każda wystawa, każda prezentacja w Muzeum Karykatury jest dla nich też fantastycznym wydarzeniem, ale chcę zapytać o to, czy... ktoś, kto pierwszy raz zawita do muzeum, a teraz wakacje, lada moment, czas właśnie takich wizyt w różnych miastach i w muzeach też, to satyra, karykatura, rysunek satyryczny i ten ktoś, kto po raz pierwszy znajdzie się w Muzeum Karykatury, umie dostrzec różnice i jeżeli umie, to w pani ocenie wraca na kolejne wystawy? Znaczy tak, jesteśmy... Ma pani taki, to się ładnie nazywa feedback, że właśnie to jest tak, że to pierwsze spotkanie było tym najważniejszym i trafiło w estetykę danej osoby, w poczucie takich różnych wartości, na które ta osoba zwraca uwagę, sposób prezentacji, w ogóle cała atmosfera muzeum.
Znaczy, i wracają? Tak, tutaj podejmujemy ryzyko, też pani przełamuje pewne. Że prezentujemy wystawy czasowe, tak, nie mamy tej stałej ekspozycji, która mogłaby takim... być takim wstępem, tak, do i przygotowaniem do zwiedzania naszego muzeum. No, nie mówię, że to jest pewna wada, ale troszkę na pewno takiego przygotowania próbujemy je przekazać poprzez te zadania edukacyjne, które realizujemy poprzez oprowadzania. Natomiast my mamy taką nadzieję, że poprzez to, że te wystawy się u nas często zmieniają, pojawiają się nowe propozycje, wystawy nowych twórców, tak, czy nowych grup. Czyli ta forma grup, się ciągle zmienia, tak, ona jest bardzo zaskakująca. To my mamy nadzieję, że ten widz za każdym razem będzie do nas wracał, żeby zobaczyć, co nowego tam na Koziej się dzieje, co się wydarzyło. Bo niby miejsca nie jest za wiele, ale poprzez tę formę i łamanie pewnych struktur i formę generalnie prezentacji cały czas jesteśmy, my widzowie, publiczność, zaskakiwani. No więc mam nadzieję, i nie wiemy, czego się spodziewać, dlatego i maszerujemy na Kozią. Karykatura i satyra też zakłada ten efekt zaskoczenia, więc mam nadzieję, że i nasze prezentacje mile widzów będą zaskakiwać. A proszę powiedzieć, w życiu prywatnym, jaki rodzaj humoru pani lubi? Łagodniejszy. Myślę, że taki właśnie związany z jakąś refleksją i zastanowieniem. Lubię aluzje, lubię symbolikę, odwołanie do, nie wiem, jakichś wątków literackich na przykład. No, w tym przekazie, który otrzymujemy za pomocą rysunku. A w tak zwanych życiowych sytuacjach zdarza się pani, że oczyma wyobraźni widzi pani jakąś sytuację, a oczyma wyobraźni przetwarza pani na jakąś sytuację, która mogłaby mieć miejsce w pani muzeum. Chodzi mi o inspirację. Czy tak się zdarza? Czy też szuka pani konkretnych osób, konkretnych tematów w konkretnych dziedzinach sztuki? Jak każdy z nas, czasami są to impulsy. No impulsy, które no tak coś jak, otwierają. Tak jak coś otwierają i które, tak jak mam nadzieję, naszą publiczność, tak i mnie wcześniej zaskoczyły. I wydaje mi się, że w ten sposób poszukuję tego, co warte by było zaprezentowania naszemu muzeum. Wspomniany tutaj dziś przez panią pan Tomasz Broda, kiedy prezentuje swoją wystawę i te wszystkie portrety, powiedziałabym, znanych mistrzów, na przykład Van Gogha, i zaraz sobie skojarzyłam z tą inspiracją, z tym impulsem, kiedy wchodzimy do jakiegoś supermarketu i widzimy pomarańczowe, plastikowe zmywaczki. I od razu kojarzy mi się, że zrób sobie Van Gogha, albo jakieś plastikowe worki na śmieci, i wtedy z tych różnych historii zapytałam go też, czy w sklepie tak zwanego gospodarstwa domowego wszystko ma mi się kojarzyć z wielkimi artystami XIX-XX-wiecznymi, a odpowiedział, że na początku tak było, że też mu się tak kojarzyło. No, ja w momencie, kiedy te prace zobaczyłam, to też zupełnie inaczej zaczęłam postrzegać niektóre przedmioty, których na co dzień używam. No ale to chyba naturalne. Natomiast tutaj artysta niezwykle starannie i z niezwykłym szacunkiem dla odbiorcy tych swoich prac podchodzi do widza. To teraz zapytam o pani mistrza. Był? Jest? Kto to? Ale mówimy o ulubionym twórcy, karykaturzyście, czy kimś, kto mnie inspirował w mojej działalności? Kimś, kto panią inspirował w pani działalności. Oj, nie przygotowałam się na tą odpowiedź. No dobrze, to w takim razie twórca. Taki, który jest dla pani takim mistrzem. Jeśli chodzi też o gatunek. Tutaj
nie ukrywam tego i osoby, które mnie znają, wiedzą, że no ja gdzieś tam utknęłam swoimi zainteresowaniami w dwudziestoleciu międzywojennym i tutaj takie postacie jak chociażby Zdzisław Czermański czy Feliks Topolski, no są takimi twórcami, których naprawdę, naprawdę uwielbiam. Natomiast jeżeli chodzi o moje życie zawodowe, nie będę tutaj nikogo wyróżniać, muszę powiedzieć, że spotkałam na swojej drodze takiej naukowej, zawodowej naprawdę tylu wspaniałych ludzi, którzy mnie wsparli i wspierają do tej pory. A czy o tym wspieraniu mówiąc, czy multimedia wspierają satyrę, karykaturę, rysunek satyryczny tylko jeśli chodzi o dostępność? W sensie, nie, ja myślę, że również poprzez otwarcie nowych możliwości co do form tworzenia karykatury, satyry i prezentowania ich krótki później filmik poprzez wilków na przykład na wystawie o zającu, tak, na przykład obywatelu. Też w naszej orbicie zainteresowań jest i film i animowany i animacje satyryczne, ale też i plakat i komiks też również pojawiają się pomysły i projekty wokół galerii komiksu. A w takim razie myślała Pani o tym, żeby na przykład ofertę Muzeum Karykatury poszerzyć cyklicznie o na przykład scenę kabaretową albo o kawiarnię literacką? No może kawiarnia literacka, czy ta scena tak z rzadka, bo ogródek satyryczny latem, myślałam sobie, kiedy odbywała się prezentacja, wernisaż wystawy Niki Jaworowskiej, Duchnińskiej i Tomka Brody. Więc tak sobie pomyślałam, że skoro muzeum jest takie nie za duże, jeśli chodzi o swoje pomieszczenia, to może latem działałoby coś innego, jeśli chodzi o sztukę satyryczną. No my oczywiście współpracujemy z twórcami kabaretu. Piękny ogród, tak, letni. Można ich spotkać na naszych wernisażach, bądź też na takich wieczorach promocyjnych, które od czasu do czasu się u nas udaje zorganizować. No ten letni ogródek, czy letnia kawiarenka, to jest takie nasze marzenie, ale, ale rzeczywiście ten skwerek wokół muzeum, którym my dysponujemy, jest niewielki. Ale i takie pomysły i plany oczywiście mamy. A proszę powiedzieć, dobry żart, dowcip jest, bywa sposobem na dystansowanie się od rzeczywistości? Nie tylko w Pani przypadku, ale tak generalnie z założenia. Tak, oczywiście, tylko paradoksalnie on tak jest związany z rzeczywistością, że trudno to oddzielać. Tak, ten dystans na pewno jest potrzebny. A w takim razie trzeba nam tego więcej? Ja bym była za tym, żeby nie oddzielać, ale większego dystansu nabierać i umieć to w sobie pielęgnować. Że potrzeba ten dystans nam większej umiejętności do tej i pielęgnacji, i poczucia humoru, i tego dystansu. I obecności, myślę, tych działań związanych z takim zwyczajnym, codziennym uśmiechem również. A to proszę nam jeszcze zdradzić tajemnicę, z czego powinniśmy uczyć się od satyryków, od artystów, karykaturzystów, karykaturę umieć czytać, karykaturę umieć też tworzyć, karykaturę umieć przetwarzać na swoje własne potrzeby? Ja myślę, że poszukiwać nie tylko jakichś takich wniosków dla siebie, ale poszukiwać też na jakieś aluzji, metafor, jakichś związków, czasami skojarzeń nietypowych, niecodziennych, ale które mogą nam wskazać, jak wielowarstwowa może być to sztuka. Mhm. Czyli sztuka receptą na to, byśmy częściej się rozchmurzali?
ta pani Lackowska bardzo skromna kobieta. Też, tak. Jak na dyrektorkę, myślę, że i czasami, żebyśmy się zatrzymali, zastanowili, że to, co nas dookoła otacza, nie musi być takie smutne i szare, ale że możemy również odnajdywać jakieś takie pokłady. No mam nadzieję, pani dyrektor, że nie było smutno, że o tych sukcesach też nie płakałyśmy z jakąś nostalgią. No, okazuje się, że nie wszystko, co jest bardzo, bardzo śmieszne, to jest łatwe do opowiedzenia, ale zapraszamy do Muzeum na Koziej. Nie, bo tak naprawdę satyra, humor, żart to są bardzo poważne tematy. O których tutaj... Tak? I wcale niełatwo było nam tutaj rozmawiać, chociaż z uśmiechem na twarzy to robiłyśmy. Przypomnę, dziś w audycji z cyklu Kobiety Sukcesu i Kobiety Biznesu gościem w Polskim Radiu 24 była pani Elżbieta Laskowska, dyrektor Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego w Warszawie. Pięknie pani dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A my do 15, do 14, przepraszam, zapraszamy Państwa jeszcze na wyprawę rowerową. Jest szansa, że za rok, może dwa, w letnie wakacje rowerzyści swoimi jednośladami będą mogli jechać z Poznania do Wrocławia. Niecałe dwa lata temu burmistrz wielkopolskiego Rawicza wpadł na pomysł, by połączyć oba miasta rowerową S5. Do powstania tej trasy mają być wykorzystane drogi techniczne wzdłuż budującej się drogi ekspresowej. W Rawiczu w tej sprawie spotkali się po raz pierwszy przedstawiciele gmin z Wielkopolski i Dolnego Śląska. Zdecydowali o powołaniu stowarzyszenia Rowerowa S5. Po ukończeniu budowy drogi ekspresowej S5 zostaną zbudowane drogi techniczne, które nie stanowią pełnego ciągu dróg łączących Poznań z Wrocławiem. Wyjaśnia pomysłodawca rowerowej S5, burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik. I wszystkie działania, które chcemy prowadzić z innymi samorządami, innymi instytucjami, mają doprowadzić do tego, żeby te brakujące odcinki albo uzupełnić drogami przejazdowymi, albo aby dokonać pewnych obejść, korzystając z lasów państwowych, z innych dróg gminnych, dzięki którym będziemy mogli poruszać się na całym tym odcinku w sposób płynny. Asfalt jest to pewne marzenie, oczywiście chcemy, żeby na końcu było to zrealizowane. Trasa oznacza większe bezpieczeństwo dla mieszkańców gminy, podkreśla burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski. Ja mam u siebie w gminie niestety wiele przykrych wypadków, gdzie rowerzyści korzystają z dróg publicznych, gdzie jest ruch kołowy. A tutaj chcemy dać mieszkańcom możliwość bezpiecznego korzystania z ruchu jednośladami. Na praktyczną funkcję rowerowej piątki wskazują wicewójt Dopiewa Paweł Przepióra i starosta Trzebnicki Waldemar Wysocki. Wzdłuż Eski także w naszej gminie będą powstawały także nowe miejsca pracy, będą powstawały tereny przemysłowe, czy generalnie powstają już. Te trasy wzdłuż Eski mogą służyć jako element komunikacji właśnie, żeby dotrzeć do pracy na przykład. Bezpiecznie. Ten odcinek wzdłuż trasy S5 służyłby pewnie części mieszkańców naszej gminy, chociażby żeby dojechać, nie wiem, do terenów rekreacyjnych, które znajdują się przy granicy z gminami Bóg i Stęszew. Na pewno pomoże tym, którzy jeżdżą rowerami do pracy, do szkoły, na zakupy. S5 byśmy traktowali jako taki kręgosłup pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem i od tego kręgosłupa odchodziłyby różne tak zwane ości, które by prowadziły do różnych ciekawych miejsc, atrakcyjnych terenów, do miast, miejscowości położonych przy drodze ekspresowej S5. A Marta Kamińska ze Stowarzyszenia Gmin Turystycznych z Dolnego Śląska wskazuje. Chodzi tu oczywiście zarówno o ruch turystyczny, który dzięki temu uzyska taką płynność, że to nie będą jakieś małe wycieczki po okolicy 2-3-kilometrowe, tylko faktycznie będzie można już tą turystykę, nie tylko rekreację, ale faktycznie turystykę rowerową dzięki temu wspierać, bo to chodzi o komfort, o bezpieczeństwo. To już jest wzorcowa oferta turystyczna, produkt turystyczny, który łączy dwa duże miasta, niesamowicie interesujące Wrocław, Poznań, pokazując dodatkowo całą ofertę, która znajduje się po drodze, dając możliwości zarobku podmiotom świadczącym usługi noclegowe, gastronomię, różne miejsca rekreacji, edukacji, działające ponad podziałami administracyjnymi. Jest boom na aktywność wszelaką fizyczną, a my jako samorządy jesteśmy po to, żeby spełniać postulaty mieszkańców i działać oddolnie z różnego rodzaju inicjatywami, a to, czyli ta rowerowa S5 jest na pewno tego rodzaju inicjatywą samorządową. Sprawie przyglądał się Jacek Marciniak. Reklama. Uwielbiam wesołe miasteczka.
Bartuś, ty wiesz, jak mnie uszczęśliwić. To na co ten żetonik? Wirujące filiżanki, pałac strachów, diabelski młyn? A co by pan polecił? Jaka jest taka największa atrakcja? Największa? To w Plusie. Ogłosili darmowy abonament aż do końca roku. I teraz całe miasteczko wesołe. Bartuś, pędem do Plusa. Brawo wy. Brawo my. Przenieś numer do Plusa. Tylko w Plusie abonament za darmo aż do końca roku i nowy LG K10 z szerokim selfie w supercenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Brawo ty. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. To już wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Milion rachunków ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 14. Czas na informacje dnia. Ważne słowa brytyjskiego ministra. Jak deklaruje, imigranci mieszkający na wyspach nie będą obywatelami drugiej kategorii. To nie był zamach, uspokaja brytyjska policja. Chodzi o incydent w Newcastle na północy Anglii. Na koniec będą przyjemne dla ucha dźwięki. Zajrzymy na Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych Echo Trombity. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Imigranci w Wielkiej Brytanii nie będą obywatelami drugiej kategorii, tak zapewnia minister do spraw Brexitu. Przedwczoraj podczas unijnego szczytu w Brukseli premier Theresa May zapewniała, że ci, którzy od co najmniej 5 lat mieszkają na wyspach, będą mogli tam zostać legalnie, a rodziny mieszane nie będą rozdzielane. Szczegóły propozycji mają być przedstawione jutro, ale minister David Davis zapewnia w wywiadzie dla telewizji BBC, że będą one korzystne dla obcokrajowców. Imigranci będą mieli de facto takie same uprawnienia jak obywatele brytyjscy. Słyszeliśmy wiele opowieści, głównie z Europy Środkowej, że będą obywatelami drugiej kategorii. Tak nie będzie. Szczegóły tych propozycji, liczących około 15 stron, ogłosimy jutro w parlamencie. Minister do spraw Brexitu był też pytany o sprawy krajowe. Według nieoficjalnych informacji miałby on zastąpić Theresa May na stanowisku premiera. Uważam, że mamy bardzo dobrą premier. Wiem, że jest krytykowana, ale widziałem z bliska, jak działa w porównaniu z innymi premierami. I uważam, że jest bardzo dobra, podejmuje dobre, odważne i rozważne decyzje. Ten rząd nie robi nerwowych ruchów. Konserwatyści wygrali przedterminowe wybory parlamentarne, ale nie uzyskali większości potrzebnej do utworzenia rządu. Zamierzają utworzyć koalicję z Demokratyczną Partią Unionistyczną Irlandii Północnej. Jednak do tej pory nie podpisali umowy w tej sprawie. Brytyjska policja prowadzi śledztwo w sprawie porannego incydentu w Newcastle w północnej Anglii. Samochód wjechał tam na chodnik przed ośrodkiem sportu. Co najmniej 6 osób jest rannych. Według policjantów wypadek zapewne nie był związany z terroryzmem. W ośrodku sportu trwały obchody święta, które kończy Ramadan. Uczestniczyły w nich setki ludzi. Policja zatrzymała na miejscu 42-letnią kobietę. Jest ona przesłuchiwana. Policjanci apelują do świadków wypadku, aby zgłaszali się i składali zeznania. Do 25 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zejścia lawiny w położonym w zachodnich Chinach Syczuanie. Wczoraj rano usunęło się tam zbocze góry. Lawina błota i skał zasypała ponad 40 budynków. Przeszło 90 osób, uznaje się za zaginione. Lokalne władze zmniejszyły liczbę osób uznawanych za zaginione po tym, jak kilkunastu mieszkańców zasypanej wsi Xinmo udało się zlokalizować poza miejscem katastrofy. Na terenie, gdzie doszło do osuwiska, trwa intensywna akcja poszukiwawcza. Bierze w niej udział ponad 3000 osób. Cytowani przez Państwową Agencję Xinhua geolodzy uważają, że szanse na odnalezienie żywych są minimalne. Do tej pory z zasypanych terenów udało się uratować jedynie 3 osoby, małżeństwo z niemowlęciem. Do osunięcia się zbocza góry doszło po trwających kilka dni ulewnych opadach deszczu. Informacje o jednej z największych tego typu katastrof naturalnych w Chinach publikują jedynie media centralne. Telewizja CCTV, agencja Xinhua oraz Dziennik Ludowy. W tego typu sytuacjach chińska cenzura ściśle kontroluje przepływ informacji o wydarzeniach, w których ucierpiała znaczna liczba osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Harbin. Obiektem zainteresowania mediów społecznościowych w Chinach stał się biały pies, bo nie chciał opuścić gruzowiska po lawinie błotnej w Syczuanie. Przypuszcza się, że pies poszukiwał swojego właściciela. Pojawiły się już propozycje adopcji psa.
Wspólne patrole polskiej i czeskiej policji można spotkać w Jastrzębiu-Zdroju na Śląsku. Funkcjonariusze pilnują bezpieczeństwa na jastrzębskich ulicach oraz tych po czeskiej stronie granicy. Jastrzębie-Zdrój sąsiaduje z czeską Karwiną. Polscy mundurowi wspomagać będą szczególnie podczas kontroli czy interwencji z udziałem swoich rodaków. Wspólne patrole można spotkać na głównych drogach. Współpraca jest możliwa dzięki porozumieniu, jakie zawarli komendanci Główny Straży Granicznej i Główny Policji z Prezydium Policji Republiki Czeskiej. W Nowym Sączu ostatni dzień Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. To finał konkursu najlepszych tego typu zespołów z regionu. Są m.in. przemarsze i prezentacje muzyczne na scenie. W repertuarze mamy muzykę oczywiście rozrywkową, mamy muzykę klasyczną, mamy utwory jazzowe, repertuar oficjalny. Im więcej instrumentów, tym lepiej. Flety, klarnety, saksofony, cała rodzina saksofonów, laszanych, trąbki, puzony, horny, waltornie, tuby. Już parę lat gram na saksofonie. Po prostu lubię muzykę w ogóle, lubię grać i to mnie najbardziej pociąga. Stanisław Latek, przewodniczący jury. Kryteria, tak jak w każdym ruchu amatorskim, to jest samo przygotowanie, dobór repertuaru, przewagą, żeby to był możliwie repertuar polski. Jest to fajne przeżycie, poznawanie przede wszystkim swoich możliwości, że akurat ja mogę brać udział w takim konkursie. Do finału konkursu zakwalifikowało się prawie 30 zespołów. Prezentacje potrwają do 18. Festiwal Orkiestr Dętych Echo Trombity odbywa się 40 raz. To jedna z najbardziej prestiżowych i największych cyklicznych imprez amatorskiego ruchu muzycznego w Małopolsce. A teraz o pogodzie. W Małopolsce dzisiaj gorąco, do 29 stopni, podobnie w innych regionach na południu kraju, na Mazowszu i w Łódzkiem 25 stopni, nad morzem i na zachodzie kraju od 17 do 20 stopni. Jest sporo chmur, ale czasami przebija się słońce. Miejscami może pokropić przelotny deszcz, a w Bieszczadach zagrzmi. Wiatr jest przeważnie słaby i umiarkowany. Na zachodzie kraju i na Pomorzu umiarkowany i dość silny, porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 14.06 na zegarze, jest niedziela, 25 dzień czerwca. Jakub Kukla, zapraszam jeszcze do godziny 15. A my do 15 porozmawiamy m.in. o książkach. Już za kilka minut Luiza Bebłot będzie Państwa zachęcała do czytania. Dziś gościem Luizy będzie Anna Janyska, autorka książki Kura i Zaklinacz Deszczu. Po godzinie 14.30 z kolei porozmawiamy o rosyjskiej propagandzie w Polsce i w Europie. A na początek sprawy zagraniczne. W Mołdawii polska kultura jest upowszechniana nie tylko przez polskie placówki dyplomatyczne, czy przez polską mniejszość mieszkającą w tym kraju. Także rodowici Mołdawianie przyczyniają się do popularyzacji polskiej kultury wśród mieszkańców Mołdawii. 12 takich osób zostało uhonorowanych odznakami Zasłużony dla Kultury Polskiej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremiera Piotra Glińskiego. Ceremonia wręczenia odznak odbyła się w Kiszyniowie. Na miejscu był Krzysztof Renik. Tak zaczął uroczystość wręczenia odznaczenia ambasador RP w Mołdawii Artur Michalski. Nie zabrakło jednak wprowadzenia w języku polskim. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że dzisiaj spotkaliśmy się wszyscy w takim wspaniałym gronie osób, które bardzo nam pomagały i dzięki którym polska kultura jest lepiej znana w Republice Mołdawii. I znana, i kochana. I to jest dzięki Państwu, którzy tutaj są z nami. Dziękuję bardzo za przybycie i zaraz rozpoczniemy ceremonią odznaczenia Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznanego przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Wśród odznaczonych znaleźli się szefowie najważniejszych placówek kulturalnych w Mołdawii. Filharmonii Narodowej, Teatru Narodowego, Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Plastycznych, Muzeum Narodowego, Archiwum Państwowego, Programu Pierwszego Telewizji Mołdawskiej, a także osoby związane z działalnością w ośrodkach polskich, Biblioteki Polskiej imienia Adama Mickiewicza w Kiszyniowie i Stowarzyszenia Zen Club. Odznaczono także dziennikarzy promujących w swych programach kulturę polską.
Niektórzy z nich podzielili się swymi refleksjami ze słuchaczami Polskiego Radia 24. Oksana Andriejew jest dyrektorem Biblioteki Polskiej imienia Adama Mickiewicza w Kiszyniowie. W tym roku biblioteka będzie obchodziła swe dziesięciolecie. Każdy rok przypisany jest w Polsce jakiemuś pisarzowi lub poecie. W zeszłym roku był to rok Henryka Sienkiewicza. Dlatego w zeszłym roku staraliśmy się propagować jego twórczość. Czytaliśmy jego utwory w trzech językach, prezentowaliśmy wydania książek Henryka Sienkiewicza, także filmy, które powstały na podstawie jego powieści. W ciągu tamtego roku bardzo wiele osób zapoznało się z twórczością tego autora. Petru Haderka jest dyrektorem Teatru Narodowego w Kiszyniowie. Jeszcze w czasach studenckich interesowaliśmy się polskim teatrem, Grotowskim, Mrożkiem, także innymi twórcami. Kiedy podczas jednego ze spotkań z polskim ambasadorem Arturem Michalskim rozmawialiśmy o Mrożku, nie wahałem się powiedzieć, ale przecież ten dramaturg jest nasz. Stworzył w latach 60. dramat absurdu, a my przecież ten absurd mamy w rzeczywistości. Myślałem, by wystawić na pełnym morzu. Mam wrażenie, że to bardzo aktualny. No cóż, historia o trzech towarzyszach na tratwie to w rzeczywistości opowieść o manipulacji. Gennadij Topolnicki jest prezesem stowarzyszenia Zen Club. To z jego m.in. inicjatywy zorganizowano w Mołdawii dwa konkursy dla młodych talentów muzycznych, konkurs imienia Ignacego Paderewskiego, i malarski, konkurs imienia Jana Matejki. To jest znak ich pracy, że kultura polska już ma korzenie nie tylko w Polsce, tak, a i w Mołdawii. To dla mnie jeszcze poważna rzecz, dlatego że moje przodki kiedyś przyjechali z Polski do Besarabii, wiele pracowali tutaj dla tej ziemi, ale sercem zawsze byli w Polsce. I to część tego serca, które zostawili w Polsce my wszyscy. A pamięć o Polakach w dzisiejszej Mołdawii, dawnej Besarabii, przechowywana jest w mołdawskich archiwach państwowych. Ich dyrektorem jest Jon Warta. Polaków w końcu XIX wieku w Besarabii było mało. Zgodnie ze spisem z roku 1897 było ich niewiele ponad 11 tysięcy. Ale jednocześnie stanowili oni większość naszej arystokracji. Tworzyli właściwie tę arystokrację, a zatem byli pozornie niewielką, nieznaczącą mniejszością narodową, ale jednocześnie wśród naszej arystokracji i szlachty byli na pierwszym miejscu. Około 70% naszych arystokratów i naszej szlachty miało polskie pochodzenie. I mieli polskie pochodzenie. Czyli Mołdawia bliżej kultury i tradycji polskiej, niż by się współcześnie mogło wydawać. A o znaczeniu uroczystości wręczenia medali zasłużony dla kultury polskiej tak mówił Polskiemu Radiu 24 ambasador RP Artur Michalski. Myślę, że każdy uroczysty akt ma jakieś znaczenie symboliczne i niesie pewną zachętę, jednocześnie pewne uhonorowanie za rzeczywiste zasługi. I bardzo ważne, że to się dzieje we wspólnocie, to znaczy nie jest to indywidualne uhonorowanie, jest to uhonorowanie 12 osób, które przez kilka lat mojej pracy tutaj w Mołdawii zauważyłem, są szczególnie zainteresowane polską kulturą, kochają polską kulturę, są bardzo chętne do współpracy i tylko dzięki współpracy z nimi udało się przybliżyć Mołdawianą polską kulturę, czy to muzykę, czy to sztuki plastyczne, czy teatr, czy polską historię. Bardzo wiele osób odznaczonych zostało odznaczonych za jakiś udział czy pomoc w konkursach Jana Matejki i konkursach Ignacego Paderewskiego. To jest niezwykle cenna inicjatywa, pochodząca zresztą ze środowiska polonijnego, wspierana przez nas, która promuje młode mołdawskie talenty i w dziedzinie muzyki, i w dziedzinie sztuk plastycznych. I w ten sposób Polska staje się Polska bliska, Polska w Europie, Polska zamożna, Polska, która jest krajem aspiracji dla bardzo wielu osób tutaj w Mołdawii, staje się również mecenatem kultury. Tak mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. Na zakończenie nie pozostaje zatem nic innego jak wziąć bokał, wypić zdrowie, czyli podnieść kielichy i wznieść toast. Oczywiście za polsko-mołdawską współpracę kulturalną. Z Kiszyniowa relacjonował Krzysztof Renik. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A my z Mołdawii przenosimy się do Estonii. Już za kilka dni Estonia przejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. To nieco wcześniej niż dotychczas planowano. Ten bałtycki kraj miał kierować pracami Rady dopiero od początku przyszłego roku, a druga połowa 2017 roku była zarezerwowana dla Brytyjczyków. Potem jednak, jak wyspiarze podjęli decyzję o opuszczeniu wspólnoty i rezygnacji z unijnej prezydencji, kierowanie działaniami wewnątrz Unii Europejskiej przypadło Estonii pół roku wcześniej. O przygotowaniach Estończyków do objęcia kierownictwa w Unijnej Radzie opowiada Stalina Ewelina Serotic. Dla Estończyków, którzy sami siebie nazywają perfekcjonistami, przyspieszenie terminu prezydencji o pół roku znacznie skróciło czas niezbędny na przygotowania. Jak powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem Maris Helrand, która z ramienia rządu odpowiada za organizację ceremonii otwarcia prezydencji,
Wszyscy muszą działać dwa razy szybciej niż dotychczas. Jako jedno z wyzwań Estonka wskazała dostosowanie pomieszczeń Centrum Kreatywnego w Tallinie do wymogów stawianych przez protokół dyplomatyczny. Tam bowiem 29 czerwca odbędzie się oficjalna ceremonia otwarcia. Kulturikatel, bo tak brzmi estońska nazwa centrum, nie został zaprojektowany jako miejsce eventowe. To była miejska elektrownia wybudowana w 1913 roku. Musimy zatem ją przebudować, przemeblować i wyposażyć od nowa. Budynek udostępniono nam we wtorek, mamy więc zaledwie kilka dni na to, aby przygotować go na 29 czerwca, a pracy jest sporo. Musimy stworzyć przestrzeń konferencyjną, salę plenarną, centrum prasowe, pomieszczenia do pracy dla unijnych delegacji oraz dziennikarzy, jak również pomieszczenia do konferencji prasowej. Jak podkreśliła Maris Helrand, ceremonia otwarcia będzie się składać z dwóch części. Pierwsza to oficjalne spotkanie z najwyższymi rangą urzędnikami unijnymi, a więc przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem, prezydentem Rady Unii Europejskiej Donaldem Tuskiem oraz unijnymi komisarzami. Druga część artystyczna przeznaczona jest dla szerszej publiczności. Na Placu Wolności w Tallinie odbędzie się wielkie show. Przedstawienie, którego dyrektorem artystycznym jest jedna z bardziej znanych dyrektorów teatralnych Renate Kert, będzie pokazywało nasz kraj w niezwykle ciekawy sposób. Jak mówi sama Renate, widownia jest dość nietypowa. To wysocy rangą politycy, zatem przedstawienie musi być do nich dostosowane. Jestem przekonana, że artystka podoła wyzwaniu i przygotuje coś wyjątkowego. O dobre samopoczucie wysokich rangą urzędników unijnych oraz przedstawicieli delegacji z państw członkowskich zadbają również najlepsi estońscy kucharze. Ich pracę nadzoruje Peter Pichel, szef kuchni z wieloletnim stażem, który serwował dania m.in. na szwedzkim dworze królewskim. Jego zadaniem będzie przygotowanie jadłospisów oraz przyrządzenie na ich podstawie potraw na 35 kolacji i przyjęć odbywających się od lipca do grudnia tego roku. A co będzie serwowane? Chcemy pokazać Estonię jako kraj prostych potraw. Zamiast wykwintnych dań, takich jak foie gras czy trufle, zaprezentujemy nasze autentyczne smaki. Estońskimi truflami są zresztą cebule z jeziora Peipus, leżącego przy granicy z Rosją. Wśród przygotowywanych dań znajdą się wędzona flądra z czosnkiem niedźwiedzim, przepiórka faszerowana naszymi lokalnymi grzybami, czy kompot z rabarbaru z musem szczawiowym. Zaserwujemy ponadto suszone śledzie, przyrządzone według starych receptur naszych babci, podane z młodymi ziemniakami przypuszonymi kopertkiem. Oczywiście nasza wersja będzie lekka i nowoczesna. Peter Pichel wyjaśnia, że każdy z dań przygotowanych dla unijnych przedstawicieli, zanim trafi na stół, zostanie najpierw sprawdzony przez samych kucharzy oraz osobę odpowiedzialną za sprawy organizacyjne w trakcie prezydencji z ramienia estońskiego rządu. Za każdym razem będzie im towarzyszył sommelier, który dobierze odpowiednie gatunki wina. Peter Pichel podkreśla, że największym wyzwaniem związanym z przygotowaniem potraw jest polityczna poprawność dań. Nie możemy serwować potraw zbyt ostrych, skomplikowanych lub obrażających czyjeś uczucia religijne. Musimy brać pod uwagę pogodę. Wykluczone, abyśmy w upalny dzień zaserwowali sorbet między daniami. Od razu rozpuściłby się na talerzu. Nie możemy ponadto serwować podrobów oraz niektórych gatunków dzikich ziół. Każdą z unijnej delegacji, która przybędzie do Estonii w trakcie najbliższych 6 miesięcy, zaopiekuje się tak zwany łącznik. To estoński wolontariusz, znający język i obyczaje przybyłych gości, który zadba o ich komfort w trakcie całego pobytu w Estonii. Tłumaczy w rozmowie z polskim radnym szefową protokołu estońskiej prezydencji Riina Asma. Dodaje, że chęć zaopiekowania się zagranicznymi gośćmi zgłosili zarówno studenci, jak i wysocy rangą estońscy politycy, aktorzy oraz inne osoby publiczne. Łącznik to człowiek poruszający się bez problemu po Estonii i posługujący się estońskim językiem. Jego praca zacznie się w momencie powitania delegacji, na przykład polskiej, na lotnisku i potrwa aż do momentu opuszczenia przez nią estońskiego terytorium. Wśród zadań stojących przed łącznikami jest przygotowanie oddzielnego programu pobytu dla przedstawicieli danej delegacji, czy współpraca z daną ambasadą. Osoby takie muszą wiedzieć niemal wszystko o członkach delegacji, choćby to, jaką kawę pije dany minister. Riina Asma zapewniła o wysokim poziomie bezpieczeństwa wszystkich wydarzeń odbywających się w trakcie estońskiej prezydencji. Estonia obejmuje prezydencję po Malcie, która kierowała pracami Rady w pierwszej połowie 2017 roku. Po Estończykach od stycznia do czerwca 2018 roku unijną prezydencję obejmie Bułgaria. Zabezpieczyć jak orange, Stalina dla Polskiego Radia, Ewelina Syrotic.
Prezydencja Estonii rozpoczyna się 1 lipca, zaś jej oficjalna inauguracja już w najbliższy czwartek. Nie dadzą, ale by kogoś do Orange kręcić, to są pierwsi, żeby nabrać, żeby ktoś płacił miesięcznie dużą kwotę. Warto czytać. Aha. Gościem Polskiego Radia 24 jest pani Anna Janeska. Dzień dobry. Mhm. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o pani najnowszej książce Kura i Zaklinacz Deszczu. To jest pani druga powieść? Tak. Pani na co dzień zajmuje się pisaniem scenariuszy do seriali? Tak, tak, można tak powiedzieć. Dom nad rozlewiskiem? Tak, tak, między innymi. Czy pisząc książkę, ma pani przed oczami plan filmowy i obsadza pani aktorów w rolach? Nie, absolutnie nie. Znaczy, myślę sobie, że to są dwa zupełnie różne światy i różne rodzaje pracy, można tak powiedzieć, bo zupełnie inny jest warsztat w pisaniu książki i przy pisaniu scenariuszy. A poza tym scenariusz to zawsze jest praca grupowa. Znaczy jest to tak, że piszemy w grupach, umawiamy się, jak to ma wyglądać, bo każdy pisze jakąś inną część, prawda, tak, żeby to było jakoś spójne. I ta koncepcja też jakby to współpracuje mnóstwo ludzi na tym, to znaczy nawet jak my coś napiszemy, to potem jeszcze i producent ma dużo do powiedzenia i reżyser, i to potem to, co wychodzi, jakby często nie jest dokładnie tym, co było w scenariuszu czy w naszych głowach. Rozumiem, że książka Kura i Zaklinacz Deszczu to jest dokładnie to, co pani miała w głowie? Tak. Myślę sobie, że akurat ta książka na pewno jest dokładnie tym, co miałam w głowie, co chciałam napisać. Nie wiem, jak to jest odbierane, prawda, ale wiem, no myślę, że podzieliłam się tym, co miałam do powiedzenia. Tak bym powiedziała. Bohaterka książki nie ma łatwego życia. Urodziła się na ukraińskiej wiosce. Od małego doświadczała przemocy od najbliższych, bo biła ją i babka, i matka, potem mąż, a potem, jak sama mówi, jeden uczył się od drugiego, tak. I tak już całe życie. Temat przemocy wydaje się pani bardzo ważny? Myślę, że potwornie ważny. Znaczy myślę sobie, że każdego rodzaju przemocy. Tutaj akurat to jest, ponieważ ja lubię pisać takie formy ekstremalne, że tak powiem, to akurat tu ta bohaterka jest taka, skądinąd prawdziwa. To jest los, czyjaś historia. Jest, no może nie dokładnie oczywiście, bo wszystkie te szczegóły są powymyślane i pewne rozwiązania też są wymyślone oczywiście, ale jakby istniała taka osoba, która przeszła przez taką drogę i stąd w ogóle się wziął pomysł jakby pisania o przemocy wprost, prawda? Gdzieś, no, to chyba nie jest książka tylko o przemocy, mam nadzieję, ale myślę, że to jest taka dosyć optymistyczna książka w sumie. Tu bym się zastanowiła, czy ona jest optymistyczna, no ale nie zdradzajmy, nie zdradzajmy zakończenia, nie zdradzajmy przebiegu, tak. Tak, można powiedzieć, że happy end, ale jednak nie bardzo happy. No, ja myślę, że happy, bo to jest o takim szukaniu siebie, prawda? Gdzieś tam jakby, czy w ogóle można się odnaleźć po jakichś traumatycznych przeżyciach, jak wpływają różne traumatyczne przeżycia na to postrzeganie siebie samego, prawda? Jak to w ogóle funkcjonuje? No właśnie, jak to funkcjonuje, jeśli człowiek, kobieta jest bita, nie jest kochana i sama się później bohaterka zastanawia nad tym, co to znaczy budować związek, bo ona sama nie ma w tym żadnego doświadczenia. I też ten brak doświadczenia w budowaniu relacji można sobie przekazać z pokolenia na pokolenie. Tak, niewątpliwie. Znaczy myślę sobie, że to są te rodzinne skrypty, o których się mówi, prawda? Jakby... Ale myśli pani, że nie ma szansy dla kogoś, kto był niekochany w dzieciństwie, no, żeby... Mam nadzieję, że jest. Żeby mam zbudował nadzieję, trwałą że w relację. Końcu z tej książki to wynika, że jakoś jest to trudne, ale jakby się da, prawda? Jest to tak, że mam nadzieję, że oczywiście jest. Wspomniała pani, że prawdziwe są losy bohaterki. Prawdziwa jest też organizacja La Strada i tak. Równie prawdziwy jest też problem handlu żywym towarem. W XXI wieku to brzmi nieprawdopodobnie, że takie rzeczy się jeszcze wydarzają, bo mówiąc o handlu żywym towarem, to sobie myślimy o niewolnikach z Afryki. Handel żywym towarem w XXI wieku to jest sprzedaż kobiet. Tak, pewnie wyobrażam sobie, że i dzieci, że to nie są tylko kobiety. I to też losy bohaterki splatają się z prawdziwym życiem? Tak, nie chciałabym za dużo zdradzać, ponieważ ta książka jest tak skonstruowana, czy o ile mam zachęcać czytelników do przeczytania, ona jest tak skonstruowana, że różne tajemnice naszych bohaterów, bo tam jest również mężczyzna bohaterem, odkrywamy powoli i jak gdyby nie chronologicznie, także myślę sobie, że to jest walor tej książki, ale tak, jest to tak, że to są jej losy też. Tak, bo dodajmy, i że z jest... z tego wychodzi właśnie, z tej przemocy i z tego nadużycia jak gdyby. Drugim bohaterem jest mężczyzna, który również doświadcza traumy. Zupełnie innej. Tak. Zupełnie innej jest to związane z rodziną. Każdy przeżywa traumę na własny sposób. Mężczyzna postanawia być kimś innym. No, mężczyzna szuka jak gdyby
myśli sobie, że być może przybierając różne tożsamości potrafi się pogodzić z tym, co go spotkało, prawda? Ta kobieta robi to inaczej. No i oboje próbują jakoś się odnaleźć w tym świecie, w ogóle przeżyć, przetrwać, żyć dalej, znaleźć jakiś sens tego codziennego rodzenia się. A myślę, że to jest, że to tak funkcjonuje. Tak sobie wyobrażam, że to tak jest, albo tak wiem też od różnych opowieści ludzi, którzy przeszli traumę. Ludzie po traumie mają bezgraniczną potrzebę wiary w ludzi i w jakieś ogólne dobro tego świata. A jednocześnie też bohaterka mówi, że ona właściwie już nikomu nie współczuje. I tak się zastanawiam, bo mnie to zaskoczyło, że ktoś, kto doznaje przemocy, nieszczęścia, jest doświadczony przez los, nie umie współczuć. Brakuje w nim empatii. No, chyba jest to coś takiego dosyć typowego, że następuje, żeby przeżyć się, człowiek odcina od emocji. Bo przecież czegoś, co jest naprawdę, co nas przerasta emocjonalnie, czy w naszym wyobrażeniu tego, jak ten świat funkcjonuje, no to albo możemy popełnić samobójstwo, albo możemy się odciąć i spróbować iść dalej, prawda? Ona się potem otwiera. To nie jest tak, że jest do końca jakby niewspółczująca i nie, ale to otwieranie jest bardzo takie delikatne, powolne, może nie takie spektakularne, jakbyśmy chcieli, czytając książki o miłości, ale jest. Myślę, że to tam widać, że się da właśnie. I to jest to, o czym mówimy, o tym przełamaniu, prawda? Czy można wyjść? Można. Można, ale też potrzeba wtedy pomocy innych, bo trzeba mieć nadzieję, ale trzeba też mieć wokół siebie ludzi, tak, którzy tę rękę pomocną wyciągną. Tak, absolutnie. I też tutaj pada takie zdanie, że żeby wyrwać się z niewoli, potrzeba nieba, które nam sprzyja. No, to jest też, no to jest o tych przypadkach, prawda? To znaczy o tych przypadkach, kogo spotkamy na swojej drodze, żeby wyjść z tego i czy i na ile jesteśmy oceniani, wpychani z powrotem. Bo na ogół się mówi, no, taka prosta interpretacja jest taka, że jak mamy jakieś złe doświadczenie, to mamy tendencję do powielania tego doświadczenia nieustannie, prawda? I to poczynając od prostych rozwodów, które jakby prostych złych małżeństw, złych wyborów do bardziej skomplikowanych sytuacji, które mogą się powtarzać. Natomiast ja myślę, że jest jeszcze coś takiego. Wierzę w to i jakby mam na to takie dowody wśród różnych znajomych i przyjaciół, że jest jeszcze coś takiego jak wstrzyknięcie losu, gdzie nagle na drodze tego człowieka, który jest w tym niełęgu powtarzania swoich błędów, nie widzenia ich w ogóle, czy nie chcę powiedzieć, że to są błędy, no jakby powtarzania pewnego mechanizmu, staje grupa ludzi albo jeden człowiek, który potrafi jak gdyby przerzucić zwrotnicę. Znaczy nagle ten los wygląda zupełnie inaczej. Na początku ta osoba nie wierzy, no to jest na pewno u niej tak, u tej bohaterki, że to w ogóle tak może być i tylko się przygląda i tylko spełnia polecenia, a potem nagle już zaczyna istnieć sama. Więc to jest, w tym sensie mówię, że to jest bardzo optymistyczna książka. Szukanie szczęścia to najbardziej pokrętna z pokrętnych dróg i nikt, nie znając cudzych możliwości, nie ma prawa do osądzania cudzych wyborów. No właśnie, to jest o tym powolnym szukaniu, no pewnie, i tego, czym jest szczęście. Jak wchodzi w układ, czym szczęście jest człowiekiem, dla każdego jemu z nas, dokucza, prawda? Bo każdy jakoś inaczej definiuje, mając swoje doświadczenia, zupełnie gdzie indziej je ustawia. Znaczy, najprostsze szczęścia są takie najłatwiej definiowalne, jakieś tam miłości, rodziny, ale mogą być zupełnie inne. Właśnie na przykład to, żeby przeżyć, albo to, żeby się cieszyć jakimś drobnym wydarzeniem, ponieważ nie jesteśmy w stanie cieszyć się całością, prawda? To już jest szczęściem to, że dostrzeżemy jakiś mały szczegół, który nas wyrwie z jakiegoś, to jest przypadek, to mówimy o tym facecie teraz, prawda? O tym drugim bohaterze. No. Tak, który też przeżył traumę i dla niego sposobem wyjścia z tego nieszczęścia jest absolutna rezygnacja z siebie dawnego, tak, na rzecz kogoś zupełnie innego. Właściwie nie wiadomo kogo. Nie wiadomo kogo. Tak, bo za każdym razem jest to ktoś inny, prawda? Jakby za każdym razem on inaczej funkcjonuje, inaczej. No, tak. I tutaj właśnie wrócę do tej łatwości osądzania innych ludzi, prawda? Bo właściwie kto nam dał prawo do tego, żeby mówić, ja bym na pewno do takiej sytuacji nie doprowadziła. Ja bym sobie nie pozwoliła na to, żeby mąż mnie tak traktował. No myślę, że to jest wieczny problem kobiet, które oceniają te, które żyją w przemocy, prawda? Znaczy tak, oczywiście, że nigdy nie wiemy, jak byśmy się zachowali, o ile nie znajdziemy się w takiej sytuacji i nie znamy całego zespołu tych rzeczy, które do tej sytuacji doprowadziły i całego zespołu tych uzależnień, tego, jak ta osoba, która jest w danej sytuacji, widzi świat w ogóle, widzi wartości, widzi siebie, swoją
nie wiem, swoją rolę w tym świecie. No to jest bardzo złożone. Znaczy, ja dlatego myślę, że my nie mamy prawa do oceniania. Znaczy, mamy prawo do oceniania samego siebie w jakiś sposób, ale nie mamy prawa do takich jednoznacznych, a szczególnie odrzucających opinii. Jeszcze co mnie uderzyło w tej książce, że bohaterka przez całe swoje życie, mimo że w pewnym momencie spotyka ludzi dobrych na swojej drodze, którzy jej pomagają i pomagają jej też właśnie w tej zmianie, cały czas, już jako dorosła kobieta, ma wbudowane słowa babki, na przykład, żeby nie płakała, bo wtedy rzeka wyleje. Mhm. I tak sobie myślę, że wiele kobiet zwłaszcza żyje całe życie w takim przekonaniu, że czegoś nie wypada, że czegoś nie wolno, bo usłyszała to właśnie od babki, matki. Czy dobrze jest słuchać ludowych porzekadeł? To jest o czymś takim, czego słuchamy od dziecka, nie mając możliwości oceny. To znaczy jest to coś takiego, co wbudowujemy w swoją świadomość, jak gdyby bez tego, żebyśmy, bo gdyby pani mi powiedziała w tej chwili coś na temat tego, jak powinnam się zachowywać, to ja bym sobie pomyślała, no przemyślę to, ale przecież to jest tylko pani opinia, prawda? Ale jak ja mam 3 lata i ktoś, kto jest dla mnie jedynym autorytetem, ktoś, z kim wyrastam, mówi mi jakąś rzecz, to przecież ja tym śmiertelnie jestem, traktuję to poważnie. Wierzę w to po prostu. Taki jest mechanizm, prawda? Na tym polegają te terapie potem długofalowe, że usiłujemy odkryć, co są te nasze własne przekonania, czy spojrzenie nasze, czym jest to własne, nasze własne spojrzenie na świat, a co jest tym, co mamy wbudowane od dzieciństwa i myślimy sobie, że to jest nasze, ale właściwie to w ogóle nasze nie jest, bo oczywiście bzdurą jest myślenie o tym, że nasz płacz wywołuje powódź, prawda? No to jest jakby nie... To jest nieprawda, prawda? Chyba jakoś tam to wiemy. A czytając książkę też zastanawiałam się, dlaczego pani bohaterka urodziła się na Ukrainie, bo równie dobrze mogła się urodzić w podwarszawskiej wsi. Mogła, ale akurat, ponieważ to jest historia prawdziwa, znaczy akurat ona się urodziła na Ukrainie. I jakby ta część taka najbardziej powierzchowna, znaczy to jej losy, to co się jakby zdarzyło, w jaki sposób ona została zwerbowana, czy też oszukana, to jest prawdą. I ponieważ była Ukrainką, to sobie pomyślałam, że to jest fajne, bo jak gdyby to zresztą było bardzo ciekawe, bo rzeczywiście spotkałam ją w Pradze i rzeczywiście ta opowieść, jakby na przykład ta kawiarnia istnieje, bo to nie jest wszystko nieprawdą. Także myślę sobie, że to jest, gdybym ją spotkała w Warszawie, to pewnie by to była warszawska opowieść, ale akurat... Ale to też sprawia, że ta książka jest uniwersalna, bo bohaterka, tak jak powiedziałam, mogła się urodzić na Ukrainie, mogła się urodzić w Polsce, mogła się urodzić w Rosji, ale też w zachodniej Europie. Uh-huh. I gdzieś, gdyby miała pecha i urodziła się w jakiejś biedniejszej rodzinie. Może tam jest większy stopień świadomości, ale może też nie sądzę. Nie sądzę. Znaczy ja nie wiem tego, ale oczywiście myślę, że to się może zdarzyć, każdemu, kto jest tak jak gdyby oderwany od rzeczywistości, ma takie wielkie pragnienia gdzieś tam, albo wielką traumę. Sposób, w jaki ona została złapana, przecież też jest to, znaczy też niego nie będziemy opowiadać, ale bardzo typowy. Potrzeba czułości, miłości, zainteresowania. Tak, i w ogóle zainteresowania. Mhm. Czy pisząc tę książkę, miała pani taki pomysł, zamiar, żeby to była przestroga? Nie. Ja miałam taki zamiar, żeby napisać książkę o ciele i duszy, ponieważ mnie to duszy w sensie świadomości siebie sama, tak bym powiedziała. To mnie interesowało. I właściwie o tym jest ta książka, dla mnie. Oczywiście każdy ją może czytać na milion sposobów i jakby w różny sposób, ale nie wiem, tak sobie myślałam, że to jest dla mnie... Bo jest to też książka o okrucieństwie i nietolerancji. W pewnym sensie, tak. Znaczy, to jest pewien fragment kogoś, kto tak tę książkę przeczytał, z tak ją opisał, prawda? Ale to nie tylko. Ja myślę, że dla mnie ona jest książką o nadziei w jakiś sposób. Znaczy, ponieważ to, co mówiłam, że ja lubię te ekstremalne sytuacje, więc ona się porusza w ekstremalnym świecie. Ale to jest książka o tym, że można sobie poradzić z trudnymi sytuacjami, że no, ja przynajmniej to tak widzę, ale to o nadziei i nadziei na szczęście. Tak, no, nadziei na szczęście i nadziei, że to szczęście jest jakby, że jakiś rodzaj tego szczęścia jest możliwy do osiągnięcia. No właśnie, rodzajów szczęścia też jest wiele, bo na przykład dla bohaterki szczęście w domu to oznacza, że są kwiaty na stole. Tak, że w ogóle tak, no ciekawe, nie? Fajnie. O szczęściu, o poszukiwaniu szczęścia, o dwojgu ludziach, o okrucieństwie, o nie to
tolerancji, o handlu ludźmi, o nadziei. Jest książka Kura i zaklinacz deszczu, a ja rozmawiałam z panią Anną Janeską, autorką tej książki. Dziękuję bardzo. Ja również. Kolejna audycja Warto Czytać w najbliższą niedzielę o 14.15. Luisa Bybłot, zapraszam. Reklama. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie BZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług, a zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom bzu.pl, agenta lub oddział. BZU. Możesz na nas polegać. Od jutra w Lidlu. Ponad 30 artykułów kosmetycznych w supercenach. A dodatkowo kawa rozpuszczalna Jakobs Kronog 18,99 za 200 gramów. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Po reklamie. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Na zegarze 14.34. Gość Polskiego Radia 24.